Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Eryk Czechu-Czechowski, witam was. Mam nadzieję, że wam się miło tutaj siedzi. Na górze widok z Wibrumu dzisiaj jest. Tak, no łapki w górę, komentarze, subskrypcje. No my co, kontynuujemy chyba giereczkę. Pamiętajcie o tych rzeczach, bo są bardzo ważne. Dalej link do mojego kanału vlogowego. Obejrzyjcie sobie Rewinda, bo jest świetny. Jesteśmy po bójce w barze. To akurat pamiętam. Ale dzisiaj jest, słuchajcie, widzowie wysoko. Dzisiaj jest wysoko. No, I'll take wiesz the jak jest. rooftops. You take the alley. Wait. Kurwa, jaki ja mam nohal. Are we in this together? Will I see you again? Stay out of trouble. Yes or no? Will you help me stop Penguin? I'm gonna say maybe, but only because he's trying to kill me. No, Any good reason to wiadomka. say yes? You shouldn't trust me, you know. No, tego też nie. Ona to. Oddawaj mnie, szmato, mojego tego. Alfred, I'm uploading the contents of a smartphone to the back computer. Check to see if there's anything on the phone we can use. Ponadto, słuchajcie, pocałunek za śmietnikiem, kiedy goni nas policja, to nie jest najromantyczniejsza rzecz świata, mi się wydaje. It's fine. Has the back computer found anything yet? Ale mi wszystko boli. Nie wiem, pewnie już trzeci raz to mówię. Mam takie wrażenie, że już w mojej głowie już powiedziałem to 4 razy, ale powiem jeszcze raz. Czuję się, jakby przejechał mi ciężarówkę i wczoraj nic się musiał stać. Nie słuchałem zupełnie. Trzeba zmniejszyć, słuchajcie, muzykę. Ja niestety nie fan. Ja nie fan, nie lubię tej muzyczki. If Hill's talking to Penguin, he must know something. It's time I paid him a visit. I agree. The mayor must have answers, but if I may offer a word of advice. People look up to Batman after how you handled Falcone. Terrorizing the mayor could damage that goodwill. Then again, Batman's methods would certainly get him talking immediately. Bruce would have to depend on his guile to loosen Hill's lips. Major. Major to który jest? Major Hill. To jest ten burmistrz. Jako Batman czy jako Bruce? Dar mówi, że Bruce. Ja bym bił jako Batman chyba, co? Na szefa jako Batman. Idziemy jako Batman. Going as Batman is the sure bet. Właśnie o to chodzi. Znaczy nie do końca zrozumiałem co on potrzebuje, ale no, na pewno jako Batman wbijemy, to się powinien, że tak w majty, że tak powiem, no wiadomo. Witam, panie burmistrzu. Batman has the public trust after taking down Falcone. Try not to throw it away by going overboard on Hill. Battering the mayor is not a good option. Spite is more than checkered reputation. Nie wybieramy. The city will thank me later if Hill tells me Penguin's plans.
Deborah, you incompetent! Dent's up in the polls. I need to crucify him in the debate or we can kiss re-election and your job goodbye. You'd better be back here in the next 15 minutes or I'm cutting your pay. Deborah! Who's there? Deborah! Is that you? Expecting someone? Maybe the penguin? Ah! Batman? What are you doing here? You know who Penguin is. So I've heard of him. So what? I've got nothing to do with that lowlife. Do you hear me? You think people will still vote for you when you've got no teeth left? I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. Wayne, there's the real problem. He's the one you should be after. Every fiber of his being built on lies. His status. His fortune. What does Penguin want with Bruce Wayne? The atrocities that occurred at the hands of his father. He only wants to expose the Waynes for the criminals that they are. Co ty gadasz? No. Panie burmistrzu. Pick up, goddammit! A nie, burmistrzu. Don't kill me. I've done nothing wrong. I want the truth, and I'll break every bone in your body to get it. You're insane, just like they say, a madman in a mask. Penguin wants revenge for what happened to his mother. Thomas Wayne sent her to Arkham, along with who knows how many other innocents. Nothing was wrong with any of them. Until Thomas locked them up. Something this big couldn't have been hidden. There'd be records. With enough money, you can make anything, or anyone, disappear. I didn't dare speak up. Whatever happened in the past, it's nothing compared to what's happening now. Penguin isn't the only child of Arkham. There are others whose families were destroyed by Wayne. They'll make Gotham pay for his sins. No. Please. Tell it to the police. They come for you. Not on my watch. Achim, zrzucimy tutaj superbohaterowy powiedzonki. They'll have to go through me first. Jak tam widzowie na Wiblozy. Ale widzę, syf zrobił się. Finally, about damn time. It's Batman! Shoot him! Come on, get the mayor out of here! I heard everything, Master Bruce. What he said about your father. It must be difficult to process. I need to know what went on in Arkham Asylum. Indeed. I'm just as frustrated as you are. Hill seems to think he's safe, but Penguin's still out there. Okej, no nawet słuchajcie, ta fabuła jest niezła. Nie spodziewałem się ze wszystkich rzeczy, które mogę sobie wymyślić, to akurat ten scenariusz był mało prawdopodobny, ale nawet bym pewnie go nie wymyślił, więc jestem miło zaskoczony. I wonder what else is on here. Może tak jest też w prawdziwej tego filmach i grach, ale no nie, ja nie grałem za bardzo, więc nie wiem. As per your request, Lieutenant Gordon has tripled security at the debate. Thanks, Alfred. But Gordon heard about Batman's surprise visit to the mayor. He was far from happy. Thanks for the heads up. It's a plan of the old Monarch Theater. The auditorium where the debate's being held. I hacked into the image feeds from the security cameras at the auditorium. Just to be safe. Just to be safe.
A po co my właściwie tam idziemy? Bo szczegóły właśnie tego? A, może złapać starego pingwina. None of that matters now. The only thing that does is stopping us. Zatrzymać Oza. The city needs you now more than ever. I'll leave you to it then. Okay. Gotham District Attorney Harvey Dent appears to be hitting some potholes on his path to the mayor's office. Ktoś musi powstrzymać Falconego. Ja nie wiem, czy tego nie czytałem, więc tak se... Chyba nie. Mieszkańcy Gotham już od dekad cierpliwie czekali na uwięzienie szefa mafii Carmine Falconego, którym ta cierpliwość już się wycierpiała. Policja nie może mu nic zrobić, sam Bóg go nie powali. Na co idą moje podatki? Kiedy więc miejscowa stacja telewizyjna wyeliminowała, którym Batman obezwładnił Falconego, żeby później zostać wypędzonym policyjnym ostrzałem, zaczęto się zastanawiać, czy policja często nie powinna podziękować Batmanowi. Na moje to trzeba pozwolić Batmanowi robić to, czego nie potrafią sądy i policja. Jego frustracja jest jak najbardziej uzasadniona, jako że ponad 10 lat temu postawił Falconemu zarzut o wymuszenia. Sprawa została oddalona ze względu na brak dowodów i Falcon wciąż był na wolności. Policja robi obławę na majątek Wayne'ów. Policja miejska przeprowadziła masowy nalot na kilka nieruchomości powiązanych z miliarderem. Wiele słów naszego blisko związanego ze śledztwem informatora. Policja działała na podstawie nakazu. Prezes Wayne Enterprise Regina Zellbach stanowczo kwestionuje zarzuty w swoim oświadczeniu dla przeglądu. Wayne Enterprise z radością podejmie w tej sprawie współpracę z organami policji. Głęboko wierzymy, że policja nie odnajdzie żadnych dowodów przestępstwa. Chemicz między Dentem a Hillem w najnowszych sondażach. Według najnowszych sondaży obecnie rządzący burmistrz Hamilton Hill i jego konkurent prokurator okręgowy Harvey Dent i do WWF pościgał fotel burmistrza. Obydwaj kandydaci liczą na to, że zdobędą serce i umysły wyborców. Eksperci są zaskoczeni takimi wynikami sondaży, zważywszy zarówno na głęboką urazę, którą wielu wyborców żywi wobec burmistrza Hilla, jak i ogromne zasoby Denta. Specjaliści twierdzą, że ta pozorna słabość Hilla może doprowadzić do zbytnej pewności ze strony Denta. Podejrzana o strzelinę w dokach ucieka spod nadzoru. Zgodnie ze słowami rzecznika policji główny, podejrzany o masakrę w dokach zbieg i jest na wolności człowiek, którego tożsamość wciąż jest nieznana. Ucieka paki policyjnego Vana, które po aresztowaniu w dokach miejscowych. Udał brutalne strzelinie, policja wciąż szuka odpowiedzi. Zamordowany na nadzorze policyjnym. Carmine Falcon, osławiony szef mafii w Gotham, został zabity będąc pod policyjną kuratelą. Według raportów Falcon zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w strzelaninie, która miała miejsce wśród miejskiej kwaterze głównej policji. Tożsamość zabójcy lub zabójców jest wciąż nieznana i nikt z komisariatu nie komentuje sprawy. No to tak jak mówiłem, że ja wtedy nie wydałem tej laski. Anthony Gatti, który jest adwokatem Falconego, powiedział przeglądowi, że związano z mowy milczenie, mamy zamiar poznać wszystkich, póki ktoś nie przerwie tej ciszy. Chwili śmierci Falcon był w rękach policji niecałą dobę. Został schwytany też przy poprzedniej nocy przez zamaskowanego obrońcę Batmana. Brak zaufania największym zmartwieniem mieszkańców. Kurwa, ile tego jest? Co jest? Dobra, lecimy. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród czytelników przeglądu wskazują na powszechny brak zaufania wobec instytucji wspierających miasto. Zaczyna się od biura burmistrza, a kończy się na zamiataczach ulic. Pokazuje to, że miasto sparaliżowane przez paranoję i strach. 9 na 10 mieszkańców opisuje go tam jak niebezpieczne lub groźne. 7 na 10 respondentów twierdzi, że osoba na stołku burmistrza powinna nastąpić szybko, bo inaczej wyjdą z miasta.
Nawet jeśli miałoby to oznaczyć bezrobocie lub inne trudności. Co ciekawe, postać Batmana stawia równy podział wśród czytelników, gdzie jedna połowa uważa, że dzięki miastu jest bezpieczna, a druga połowa jest przeciwka. Gotham po Falconem. Nie chcę być. Ty, to po polsku jest. Teraz się zorientowałem. Ty mówi się o Gotham, co... No, mówi się o Gotham, zazwyczaj mówi się o przestępczości, a ta miała miejsce, nie, a miała w mieście jedno imię od 50 lat. Carmine Falcone. Jego zbrodniarze imperium jest ponad warte miliony dolarów. Co więcej, dzieje się, gdy człowiek stojący z ziemią się rzęs padołem, gdy jest przestępczość, bla, bla. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, pytanie. To już wtedy powiedziałem. Pytamy więc wszystkich mieszkańców, kim chcemy być. No prawie zgadłem z tym, dokąd zmierzamy. Znowu ten escape klikam. Jak tu wyjść? Dobra, zajebiście. Gotham Fed. Kodeks. Nie wiem, to po angielskiemu? Dobra, wy sobie to możecie przeczytać, no nie będę teraz tego od nowa szukał. Im więcej słyszę o życiu ojca, tym gorsze mam o nim zdanie. Sam fakt, że przeprowadził interesy z ludźmi takimi jak Falcon, przeszedł moje pojęcia. Teraz burmistrz Hitch sugeruje, że ojciec wysyłał niewinnych ludzi do Arkham Assault. To nie jest Arkham Assault. Arkham Assault? Assault to jest chyba, że... jak się na kogoś najeżdża, to jest assault się robi. W jakimś stopniu, na przykład stalkuje albo coś takiego, to jest assault. Bo jest się na przykład natrętnym albo coś takiego. Muszę dokładnie... Ja jestem... Ja, mój mózg nie jest w stanie zrozumieć, że tu nie można kiknąć escape. No nie rozumiem tego. Po tylu latach, Alfred ujawnił mi sekrety na temat moich rodziców, o których nie miałem pojęcia. Ojciec był zorganizowany, zaangażowany w szemrane interesy z Carminem Falconem i burmistrzem Hillot. Twierdzi, że ukrywał przede mną prawdę, żeby mnie chronić. Niezależnie od tego, od jego pobudek, wciąż dręczą mnie pewne pytania. Zajebiście. Doceniam, że... Ty, po polsku jest. Doceniam, że mimo wszystkiego, co się stało, Harvey zgodził się pociągać sznurki, żebym mógł porozmawiać z Falconem. Chociaż nie zasłużyłem... Nie zdążyłem uzyskać wszystkich odpowiedzi, przynajmniej mafioza nie będzie już dłużej zatrwał jego kampanii wyborczej. Batman złożył burmistrzowi wizytę, jak oczekiwał, pęk... Szybko martwią mnie fakty, które ujawni. Hill powiedział, że ojciec rzeczywiście był skorumpowany od lat i zamykał niewinnych ludzi w azylu Arkham. Tym matka Oswalda. Odpaliliśmy z Seliną bandę zbirów pingwina. Przyznaję, że nawet brak kostiumów na nie przeszkodził. Niestety nieważne jakiej chemii między nami by nie było, muszę skupić się w bieżącej misji. Moi pracownicy wykorzystywali każdą słabość, w szczególności romantyczny związek. Przeciwnicy. Przedstawiłem pingwinowi Batmana. Chociaż mógłby się wydawać dziwne, nie spodziewałem się, żeby został jego fanem. Pingwin wydaje się pracować na czymś większym, a Selinie grozi niebezpieczeństwo. Nie doceniałem go, jednak po tym, co się stało z Falconem, nikt więcej nie popełnił tego błędu. Po wydarzeniach na Komendzie Głównej staje się jasne, że Gordonowi i całemu wydziałowi przyda się każda pomoc. W końcu komuś udało się oszołomić Montoya narkotykiem tuż pod jego nosem. Może gardzić Bruce'em Wayne'em, jednak Batman potrzebuje go teraz bardziej. Coś takiego. Ale jest nie do starcia i ma nosa do tematów. Nie zdążyłem wyjść z posterunku, ona już tam była. Nic jej nie powiedziałem, ale pewnie niedługo sama połączy wszystkie elementy w całość. Falcon gone, killed by a police officer bullet. Our Falcon odszedł, zabity przez policyjną kulkę. A w każdym razie jego los nie czyni mojego życia łatwiejszego.
jego kryminalny wpływ może być na Gotham może się skończył, ale nadal nie mam odpowiedzi, których od niego chciałem. Manipulował innymi przez lata, ale na sam koniec stał się ofiarą czyjś manipulacji. Jim Gordon twierdzi, że to solidna policjantka, określiłem jaką oddaną sprawie, mimo to zdoła zmusić ją do zamordowania Carmina Falcona z zimną krwią i tym samym stała się pionkiem w nadciągającej tajemniczej rewolucji. Jeśli nie dowie się kto i dlaczego stoi za morderstwem, zostanie słusznie ukarana. Carmine Falcon i burmistrz Houston z źródłem tej korupcji twierdzą, że moja rodzina jest w tym zamieszaniu, ale to nie może być prawda. Carmine Falcon dał do zrozumienia, że moja rodzina jest zamieszana w układy korupcyjne z burmistrzem Hillem. To na pewno kłamstwo. Miejsce, w którym zginęli moi rodzice w alejce naprzeciwko teatru w Monach. Moje dzieciństwo nagle się skończyło, a zaczęło życie. Poza umieszczeniem tablicy upamiętniającej zadbałem, żeby zaułek pozostał takim, jaki był w noc śmierci rodziców. Dlaczego miałbym spróbować wymazać coś, czego i tak nigdy nie zapomnę? Zamiast tego postaram się zrozumieć, dlaczego zginęli. Ale i tak było nieźle, co? Tak mi poszło nieźle. Zostawcie mnie. Wait a minute. The images on these cameras haven't changed. Something's wrong. Penguin's men may have commandeered the cameras on their end. We could just be looking at what they want us to see. Warn Gordon that he may have visitors. I have to get down there now. Poczytajcie sobie, bo jest taka fura w cyberpunku do zdobycia, możecie zdobyć. Za friko. Jest chyba najszybszą grą właśnie, furą. I jest nawiązanie do Batmana i znajduje się tam, gdzie robi się misję z Panam. W tej jaskini. No, you mean because of this penguin threat? They have me in some back room until the debate begins. For my own protection, they said. A little bit of overkill, if you ask me. Look, Bruce, I didn't want to do this over the phone, but my advisors are telling me that I need to distance myself from you until all this mess with your family blows over. They're afraid it's not a very good... I don't care, Harvey. You need to get out of there. I can't leave now. I mean, think of the message that would send to the voters. Bruce, I'm ahead in the polls. A win tonight, and I could take the election. What with the allegations in the press, and now this mess with Falcone, you're a liability. But here's the thing, Bruce. Without your money, I am dead in the water. I know this is a delicate topic, but I need you to keep me afloat. I may have to trash you in public, but you and me, we'll know the truth about our friendship. Ojejciu. Zankazy win. You've got something nerve? Some nerve? You've got some nerve. Nie wiem. That doesn't matter, no. Forget your campaign for a minute. The money won't matter if you're dead. Yeah, well, until I am, it is still my primary concern. Listen, I hate to push you, but I need to know. Can I count on your money, Bruce? Whatever it takes to save Gotham, that's what we wanted. I'll always support you, Harvey. Oh, thank you, Bruce. Thank you. You don't know how much this means to me. To Gotham. I'm sorry, Bruce. The makeup person is here. Guess she needs to put on my face. I hope you can still watch the debate somewhere. No matter what I have to say tonight, remember. You are always my friend.
No to jest takie dziwne. No nie? Moi drodzy widzowie, 25 minut, to wydaje mi się, że dzisiaj jest koniec. Ja nazywam się Dziechu i dziękuję za obejrzenie tego odcinka. A widzimy się jutro, bo odcinki są codziennie. No. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje oraz na dole macie link do mojego drugiego kanału oraz Instagrama. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Widzimy się jutro. Cześć.